To notorycznie lądowałam u dyrektora zabójki w szkole. A bójki były z takiej a nie innej przyczyny, że po prostu cóż, byłam troszkę inna niż inne dzieci, i innym dzieciom troszkę to przeszkadzało. I później czas szkoły zmieniać kilkakrotnie, tak jak ja na przykład. Ludzie się boją inności. Każdej inności. Wszystko jedno, czy to dotyczy koloru skóry, nie wiem, wyglądu, stylu ubierania się, orientacji seksualnej, czegokolwiek. Ludzie się boją inności i napiętnują inność, ale też ze względu na to, że nie ma czegoś takiego, jak pojęcie normy. Nie ma po prostu czegoś takiego. Każdy z nas się czymś różni. Każdy ma jakiś kompleks, każdy ma coś, co w jakiś sposób go wyróżnia, tak? I żeby się wtopić w to tło, w cudzysłowie normalności, ludzie znajdują sobie kozów ofiarnych, żeby pokazać, ten jest bardziej inny niż ja, czyli ja jestem jeszcze w tej normie, to w takim razie pokażmy palcem na tego, tak? niech ten będzie na odstrzał. Wszystkim tym ludziom, którzy mi robili świństwa, którzy wytykali mnie palcami, którzy mnie oprówali na ulicy, bo zdarzały mi się takie rzeczy, bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę bardzo im dziękuję, bo gdybym. Tego nie, nie przeżyła, nie wiedziałabym, co mam, nie wiedziałabym, jak ważną rzeczą są przyjaciele, jak ważną rzeczą jest rodzina, jaka to jest wartość. I ja wiem, że ja mogę wszystko absolutnie wszystko. Czego sobie nie wymarzę, czego sobie nie zaplanuję. Jestem na tyle silnym człowiekiem, że jeżeli przetrwałam tamto piekło, to jestem w stanie zrobić wszystko. I moja mama powiedziała mi, zawsze mi to powtarzała, ale wtedy to było po prostu wbijane mi do głowy bardzo ważną rzecz, że ym, ja nie jestem ani lepsza, ani gorsza od kogokolwiek innego i nikt nie ma prawa ze względu na moją inność, na którą nie mam wpływu, bo na kolor skóry nie ma się wpływu, tak jak na wiele innych różnych rzeczy. Nikt nie ma prawa mnie z tego powodu maltretować, dołować, robić mi z tego powodu przykrości i jeżeli tak się dzieje, to natychmiast mam to zgłaszać albo do nich, albo do nauczycieli w szkole. Mam na to reagować, nie mogę pozwolić, żeby takie sytuacje miały miejsce. Bywało niebezpiecznie. Wracałam z jakichś zajęć, nie wiem, teatralnych albo tanecznych. Miałam wtedy 13 lat, i wracałam autobusem sama do domu. I akurat jak stałam na przystanku i akurat czekałam na swój autobus, właśnie skończył się mecz. Są kibice i są kibole. Ja niestety trafiłam na tych drugich. Otoczyło mnie dziesięciu facetów dwa na dwa metry, obtatuowani, łysi wielcy, ja byłam małą dziewczynką, którą przerzucano jak lalką jeden do drugiego. Krzycząc, white power, prawda, Polska dla Polaków i tym podobne cudowne frazesy. W którymś momencie, bo wtedy już było, to była, to była tak, jakiś tak jesień czy, czy zima, i już było ciemno po prostu, ale w którymś momencie złapał mnie chłopak, który stał pod samą latarnią. I ja Padłam po prostu na kolana przed nim, bo zostałam popchnięta. Padłam na kolana, podniosłam głowę i on w końcu zobaczył moją twarz. I mi życie uratował mój zawód w tym momencie. Bo oni się zorientowali, kim rzucają po prostu. I że to, ej, to chyba jest ta dziewczyna, która gra w tym serialu. O kurcze, cześć, siema, w ogóle nie było sytuacji. Ostatnie 15 minut nie istniało. W ogóle, cześć, mogę sobie zrobić zdjęcie? A ja siedzę po prostu posiniaczona, z obdartymi kalanami, ja jasne, oczywiście, że możesz zrobić zdjęcie. No bo jak, sobie, jak, jak człowiek się może przeciwstawiać dziesięciu napastnikom, którzy i tak robią ci łaskę, że na chwilę odsuwają swoje święte przekonania, yy, tylko ze względu na, na to, że jesteś sobą popularną, tak? Wstaję rano, patrzę w lustro i mówię, kocham cię. I w którymś momencie na początku się będziecie śmiali, będzie Wam będzie głupio, aż w którymś momencie to się stanie faktem. A jak to się stanie faktem, to nic nie jest w stanie was zniszczyć. Po prostu będzie lepiej. Pamiętaj, że będzie lepiej.